To rewolucyjne zmiany w prawie pracy. Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy wprowadzający zapisy wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy rodzicielskiej. Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy w szybkim tempie, zmieniają się potrzeby pracowników, pracodawców. I dlatego musimy zmieniać również nasze regulacje, które będą chronić rynek pracy, ale będą przede wszystkim chronić pracownika. I w dobie kryzysu musimy mieć pewność, że dobre prawo pracy to właśnie stabilność życiowa, to bezpieczeństwo pracy, ale jednocześnie elastyczność z punktu widzenia pracownika, którą szereg pracowników poznało w dobie pandemii. Z nowelizacji kodeksu skorzystają przede wszystkim rodzice. To zmiany, które mają służyć polskim rodzinom i rynkowi pracy, mówiła na konferencji minister Marlena Maląg. Jeżeli chodzi o urlop rodzicielski, dochodzi 9 tygodni niepodzielnego urlopu, czyli urlopu, który będzie dedykowany dla ojców. W związku z tym urlop rodzicielski będzie wynosił 41 tygodni lub 43 tygodnie, jeżeli to urodzą się na przykład bliźniaki. I bardzo ważna zmiana, którą wprowadzamy w programie Za życiem, tutaj wydłużamy urlop o 24 tygodnie i ten urlop będzie wynosił 65 tygodni. Bardzo ważna zmiana, którą wprowadzamy, czego w kodeksie pracy do tej pory nie było, 5 dni tak zwanego urlopu opiekuńczego. Ten urlop opiekuńczy nie będzie urlopem płatnym. Będą mogły korzystać osoby, które muszą zaopiekować się swoimi dziećmi czy też domownikami. Nowością będzie również urlop od siły wyższej. Jest to 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku kalendarzowego od sytuacji, która może nas spotkać nagle jadąc do pracy, czy różne okoliczności się zdarzają. Ten urlop, te 2 dni będzie płatne połowę wynagrodzenia. Zmiany będą także dotyczyły umów na czas próbny. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że w pewien sposób uzależniamy umowę na czas próbny od tego, jak pracodawca będzie przewidywał, jak długo będzie umowa na czas określony. A więc jeżeli umowa na czas próbny będzie na przykład na miesiąc, to zatrudnienie na czas określony u pracodawcy też będzie przewidywane krótsze. Porządkujemy także w kodeksie pracy, że umowa na czas próbny u danego pracodawcy będzie mogła być powtórzona, ale na innym stanowisku. Dzisiaj w kodeksie pracy mieliśmy zapis, że po 3 latach pracownik mógł wykonywać ten sam okres próbny. Zmieniamy to. Przede wszystkim zapewniamy to, aby pracownik miał stabilną umowę i wpływ na to, jaką umowę o pracę ma. Rok 2023 to także dwukrotna podwyżka minimalna wynagrodzenia. Od 1 stycznia wynosi ono 2709 zł i 48 groszy na rękę. Natomiast od 1 lipca wzrośnie do kwoty 2783 zł i 86 groszy.